Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen, jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. E-mobilność to jest globalny trend. Dzisiaj podczas Impact Mobility Revolution rozmawiamy w szerokim zakresie o elektromobilności, ale chciałabym podejść do tego tematu z trochę innej strony, biznesowej i finansowej. Czy z Pana punktu widzenia elektromobilność wpłynie na zmianę sposobu tworzenia modeli biznesowych? Wpłynie. I to dobrze Pani właśnie na początku powiedziała, bo użyła Pani sformułowania e-mobilność, a potem elektromobilność, dlatego że elektromobilność to jest jeden z wymiarów tego takiego globalnego megatrendu, który się dzieje, jest nie do zatrzymania, dlatego że u jego podstaw czy czynnikami sprawczymi to jest po prostu ekologia. To jest to, że my żyjąc, rozwijając się, zostawiamy nadmierny ślad w środowisku na takim poziomie, że już teraz niektóre rzeczy nam po prostu grożą bezpośrednio, jak smog wpływa na stan zdrowia, prawda, i tak dalej. No więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jak w perspektywie do 2050 roku prognozy demograficzne mówią, że przybędzie 3 miliardy ludzi. Głównie ci ludzie, że tak powiem, będą skoncentrowani też w miastach, bo jest urbanizacja. No jak sobie wyobrazimy, że każdy będzie chciał mieć samochód i jeździł, to się tego nie da tak zrobić. No bez tego ten model biznesowy, model transportu takiego prywatnego i dostosowanego do niego modele biznesowe, że sprzedają firmy samochody, stacje paliw, jakby to jest tak jak my tam tankujemy, ktoś tam na tym robi ubezpieczenia. Generalnie to samochód 2 godziny jeździ w ciągu dnia, a pozostałe 22 godziny stoi w garażu. No, odejdzie w zapomnienie, przynajmniej w niektórych regionach, bo to też nie będzie się działo równo. I to mamy właśnie takie dodatkowe dwa, w tej e-mobilności są takie 3 trendy, 3 wątki. Jeden to jest elektryfikacja napędu i to, co mówimy, ta elektromobilność, ale nie chodzi o to, żeby samochód z klasycznym napędem zamienić na samochód elektryczny, bo z tego nie ubędzie samochodów, a tak naprawdę problemem to jest ilość samochodów w stosunku, bo dzisiaj jak ktoś chce podróżować samochodem, to kupuje auto. No i to auto, jakby powiedzieć, jest wykorzystane w 5%. Natomiast jak obserwujemy już takie zmiany, jak właśnie to się nazywa car sharing albo taka, to się, angielską nazwę to ma ride hailing, ale to tak naprawdę to jest taka jazda na żądanie, że przywołujemy sobie samochód, tak, i jak on jedzie tam, gdzie my chcemy, no to godzimy się na to, że jedziemy z kimś razem i tak dalej, i tak dalej. Więc do zaspokojenia rosnących potrzeb będzie potrzeba mniej samochodów. No i trzeci to jest to, że właśnie dzisiaj to jest samochód z kierowcą i człowiek kieruje, ale już coraz więcej mamy automatyzacji i będą samochody autonomiczne, czyli my przechodzimy z takiego modelu, że mamy dzisiaj 99 czy 8% po prostu tej komunikacji takiej samochodowej, prywatnej, to jest samochód prywatny, ja jestem właścicielem i kierowcą i wożę rodzinę, podróżuję, do takiego systemu, kiedy będziemy mieli właśnie samochody takie, kiedy będziemy mieli pojazdy elektryczne, ale autonomiczne i współdzielone i będziemy po prostu korzystać z nich na żądanie. I w tym kontekście ten cały proces to jest bardziej związany z cyfryzacją, tak, bo to właśnie do tego współdzielenia to są te wszystkie technologie cyfrowe niż z samym napędem. Tak, bo można sobie wyobrazić inne napędy też, które do tego się nadają. Oczywiście co cyfrowe to lubi być elektryczne, więc na koniec dnia te napędy elektryczne pewnie przeważą i zwyciężą, ale to się dzieje i to się dzieje w wielu wymiarach, a sprowadza się, jakby to powiedzieć, do tej e-mobilności. No i w takich wymiarach jak car sharing, czy na przykład podejście do własności samochodu, czy właśnie kwestia na przykład sprzedaży paliw, bo jeśli my mamy car sharing z trafikarem, to kierowcy, ludzie, którzy wypożyczają te samochody, to oni nie tankują, to znaczy, jakby to powiedzieć, to inaczej się odbywa na tych stacjach. My mamy umowę z firmą, która dysponuje tymi samochodami i my się z nimi rozliczamy, a człowiek, jak mu zabraknie paliwa, to jedzie na stację i tam po prostu sobie to naleje, więc te modele biznesowe się zmieniają, ale na koniec dnia i tak liczy się ten indywidualny klient, który przyjedzie na stację naszą, tak jak do punktu obsługi, żeby po prostu kupić tam coś, czegoś się dowiedzieć, może zaktualizować oprogramowanie w samochodzie, nie mówiąc o tym, że przy elektrycznych samochodach szybko naładować, więc to wszystko się zmienia i to jest szyte pod te zmiany, które po prostu obserwujemy, pod to, co klienci chcą. A czy otoczenie prawne i na przykład współpraca z ośrodkami badawczo-naukowymi wpłyną na przyciągnięcie inwestorów zagranicznych z zakresu elektromobilności do Polski? Oczywiście, że to wpłynie, dlatego że jeśli powiedzmy my współpracujemy, my jako Orlen współpracujemy z wieloma ośrodkami, bo to jest trochę tak, że powiedzmy w petrochemii, tak? Petrochemia bardzo się... No jest trend wzrostowy i taki ma dobre perspektywy, również z tego powodu, że samochody czy pojazdy, no nazwijmy to tak, pojazdy będą w coraz większym stopniu budowane z tworzyw, a nie z metalu, ze stali i tak dalej. Konstrukcje tych pojazdów nie będą musiały być takie jak te płyty podłogowe, które są teraz odporne na zderzenia, bo mamy to takie pasywne bezpieczeństwo, że po prostu no, jeśli w coś uderzymy, to są poduszki, to się musi składać, jakieś strefy zgniotu. Jak pomyślimy sobie o przyszłości samochodach autonomicznych, to w zasadzie kontrolę bezpieczeństwa sprawują układy, tak jak w samolotach, tak? Te właśnie one będą powodowały, że ten samochód nie ulegnie kolizji, a w związku z tym ten samochód nie będzie musiał mieć jakichś tam stref zgniotu, bo one po prostu do niczego nie będą potrzebne. No i jeśli do budowy takich samochodów, do baterii potrzebne są nowe rodzaje tworzyw, które no, bazowym surowcem to są właśnie produkty petrochemiczne, nad tym się pracuje. Jeżeli coś się wymyśli atrakcyjnego, no to i chce się to wdrożyć do produkcji, to wtedy jest potrzebny kapitał i kapitał zagraniczny zawsze chętnie wchodzi w takie sprawy. Tu chodzi tylko o to, żeby nie to, żeby unikać, że tak powiem, zainteresowania kapitału zagranicznego, tylko chodzi o to, żeby po prostu lokować tą produkcję w Polsce i tu mieć jakby to centrum wartości, bo my jak wykonujemy czy realizujemy jakieś tam właśnie produkcję podzespołów czy do niemieckich inwestycji, to my jesteśmy trochę tak na peryferiach łańcucha wartości i to jest coś, co na przykład może być wyparte przez roboty, przez drukarki, przez to. Natomiast jak my mamy to centrum wartości u siebie, czyli taki polski produkt wymyślony, gdzie ten design, cały pomysł, know-how jest nasze, no to wtedy my możemy korzystać z obcego kapitału, żeby to rozwijać, tak, dając zarobić, ale miejsca pracy są tworzone tu i na koniec dnia ta właśnie większość wartości dodanej zostaje w kraju. Tak ogólnie i szeroko rozwój elektromobilności to jest bardzo złożona kwestia. Z Pana punktu widzenia, jakie największe wyzwania stoją przed tym obszarem? W takiej perspektywie docelowej, długiej, bo to jest tak, że bardzo często spotykam się z takimi twierdzeniami, że to jest taka moda, tak? Te samochody elektryczne się nie przyjmą, bo no, dlaczego się nie przyjmą? Bo ich jest tak mało, one są za drogie, tak? Nikt tego nie kupi. No dzisiaj tak jest i to jest perspektywa Kowalskiego. Natomiast perspektywa rządu to jest w zasadzie, czy instytucji publicznych to jest taka, żeby mieć te niskoemisyjne albo zeroemisyjne pojazdy, ale to nie chodzi tylko o te pojazdy, ale też o ich liczbę. No a biznes no, w zasadzie ma to wszystko wytworzyć i dostarczyć. I największy potencjał taki rozwojowy to jest w tych samochodach autonomicznych, bo to jest coś, co zmieni po prostu sposób, w jaki się poruszamy. Czyli tym wyzwaniem jest połączenie interesów zwykłego Kowalskiego z przemysłem? No to jest tak, bo tak, samochód autonomiczny na przykład spowoduje to, że starsi ludzie, którzy dzisiaj z pewnych powodów, no nie tylko starsi, ale ci, którzy nie mogą na przykład prowadzić samochodu, będą mogli korzystać z tego. To rośnie popyt wzrośnie popyt na takie podróże, wzrośnie ilość tych samochodów. My się w tej chwili nie zajmujemy tak bardzo, jakby to powiedzieć, nie myślimy w koncernie o napędach. Tak? My się przygotowujemy do tego, że trzeba będzie obsługiwać te samochody elektryczne, ale tak naprawdę naszym takim trzonem zainteresowania to są surowce i materiały potrzebne do produkcji, do zaspokojenia tego. To są właśnie, jak powiedziałem, petrochemii, to są do baterii różnego rodzaju rzeczy, ale to są też paliwa alternatywne, tak, biopaliwa i tak dalej, nad którymi też pracujemy, bo to są też te napędy, które po drodze Proszę zobaczyć, przeciętny samochód żyje 20 lat. Tak? Jeżeli on żyje 20 lat, to gdybyśmy nawet wszystkie nowe, to co roku się wymienia 5%, tak? Tego, co jest. Gdybyśmy wszystko od dzisiaj 100% tylko sprzedawali samochodów elektrycznych, to dopiero za 20 lat będziemy mieli, tak, wymienimy to, co jest. Więc to jest długi proces, to jest po prostu długi proces. To jest jeszcze tak, że liczba ludności rośnie, każdy chce jeździć, natomiast no, nie da się kontynuować, jak już powiedziałem, takiego modelu, że każdy będzie miał swój samochód, tak jak w tej chwili, że jest, no powiedzmy, jeden człowiek, jeden samochód, prawda? No to takie myślenie trochę gdzieś tam kiedyś było, że to jest miara rozwoju, tak jak w Stanach gdzieś, gdzie była ta motoryzacja indywidualna rozwinięta bardzo. No tu też jeszcze publiczny transport ma wiele do powiedzenia i tu też na przykład zasilanie takiego publicznego transportu. My tu nie mówimy o wodorze jeszcze, jeśli chodzi o samochody takie osobowe, dlatego że no, uważamy, że to jest przyszłość w wodorze, ale żeby to się stało, no to musi być sieć, no bo to nie wystarczy, że my postawimy kilka tych ładowarek na takich stacji na wodór, ale jak pojedzie, powiedzmy, ktoś kupi samochód na wodór, który jest drogim samochodem i gdzieś tam wyjedzie i nie będzie mógł zatankować, no to nie będzie kupował. Natomiast w transporcie takim ciężkim, no to jest, albo w transporcie miejskim, to jest po prostu wyjście. No i mówienie o tym, że na przykład coś jest dzisiaj jeszcze drogie, no to trzeba pamiętać, powiedzmy, jak mamy Nissana Leafa, tutaj oglądałem, 170 tysięcy kosztuje, przepraszam, 170 tysięcy kosztuje ten samochód i w porównaniu z jego odpowiednikiem takim nieelektrycznym, no to te 70 tysięcy więcej, tak? Ale jeśli ten samochód ma jeździć w tak zwanym car sharingu, tak? I on jest elektryczny, to go łatwiej, no, będą strefy tam miejskie i tak dalej, to przy pełnym wykorzystaniu potencjału tego samochodu, no to inaczej wygląda. Tak? On dla pojedynczej osoby prywatnej to jest może drogi, ale jak go kupi firma carsharingowa, to już nie musi być tak drogi, a ludzie na przykład wolą zapłacić trochę więcej za jazdę samochodem, ale mieć przyjemność z jazdy samochodem elektrycznym. Jak ktoś nie wie, jak to wygląda, to radzę po prostu przyjść z ulicy do firm, które sprzedają te samochody, bo one zawsze dają możliwość jazdy i większość ludzi, która wsiada do samochodu elektrycznego, to mówi, moje następne auto to będzie elektryczne. To powiedzmy jeszcze tak na koniec, podsumujmy w pigułce, gdzie widzi Pan miejsce PKN Orlen albo jaką rolę widzi Pan dla spółki w rozwoju tej e-mobilności i elektromobilności? No my się widzimy przede wszystkim tak, jako właśnie, bo my w tej chwili sprzedajemy, tak, czy dostarczamy paliwo, czyli napędzamy jakby tą mobilność. Na razie napędzamy takimi paliwami, ale będziemy w miarę rozwoju elektrycznością, alternatywnymi paliwami. Z tego nie chcemy wyjść, z tego obszaru kontaktu z klientem też nie chcemy wyjść, wręcz chcemy to rozwijać, co widać po naszych stacjach. Mamy coraz szerszą ofertę i to będziemy kontynuować. Rozwój energetyki. Mamy w tej chwili gazową energetykę powiązaną z wytwarzaniem ciepła przemysłowego, ale inwestujemy w farmy wiatrowe i też chcemy iść w tym kierunku. No i trzeci ten taki kierunek ważny to jest właśnie petrochemia, która no, jest branżą bardzo wzrostową i chodzi o to, żeby po prostu na tym wzroście wejść w te procesy i się tam ustawić tak, żeby na tym zarabiać. I takie właśnie te megatrendy, jak ta nowy rodzaj mobilności, no po prostu te trzy komponenty się wpisują, bo mamy zasilanie, powiedzmy, tam elektryczne, mamy surowce, materiały i mamy bazę klientów, którzy po prostu będą do nas przychodzić i korzystać. A my będziemy dalej śledzić te trendy i rozwój całej branży, a już teraz bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Dziękuję bardzo.